Koniec pierwszego KVK, czas rozliczeń. Siema, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na moim kanale. Zgodnie z tytułem zerkniemy sobie na rozwój tego konta Free to Play. Dla tych, którzy nie wiedzą, Free to Play oznacza, że nie wydaliśmy tutaj ani złotówki, ani grosika. No i zobaczymy, jak to konto sobie m.in. poradziło na pierwszym KVK, no i jak wygląda jego rozwój. Samo KVK określiłbym jako ciężkie i łatwe zarazem, ale to opowieść na inny odcinek. Myślę, że to dobry moment, żeby wywiązać się z obietnicy pozdrowień dla Toxi. Przy okazji pozdrowimy również całą ekipę. Pozdrawiamy Jamiego, Karlito, Oksena. Pozdrowienia są od Julio, do których się dołączam. Pamiętamy o Was na zawsze w sercu, a my przejdźmy do mięcha. Zaczniemy od mocy. Moja aktualna moc jest w granicach 54 milionów. Tutaj tego nie widać z tego względu, że w szpitalu mam jeszcze 2 200 000 jednostek T4, co jest równoważne z mocą 8 800 000. Więc jeśli sobie to dodamy, można powiedzieć, że moja moc wynosi 54 miliony. Sporo jednostek jest w szpitalu, bo walczyłem do ostatniego dnia, żeby zdobyć pewne zadanie, żeby je wykonać. Otóż w osiągnięciach podboju mamy takie zadanie, jak zdobyć 12 milionów zasług. Jak widzicie, udało nam się, a to wszystko po to, żeby odebrać sobie jeden bursztyn. Przed podsumowaniem miałem około 10 milionów. Na ostatni dzień zostały mi 2 miliony do dobicia, dlatego szkoda było nie dobić tych 2 milionów, żeby otrzymać ten bursztyn. Ile kosztowało mnie to surowców? W chuj. Dokładne liczby będą w dalszej części, jeśli kogoś to interesuje. A my wróćmy do naszej mocy. Moc budowli stoi w miejscu, mamy tutaj 16 500 000. Jest jeszcze trochę budynków do zrobienia, ale potrzebujemy do tego strzał oraz traktatów. Tutaj jest harfa. Potrzebujemy do tego strzał oraz traktatów. W tym momencie strzał mamy praktycznie 3000, więc musimy dobić jedynie 2000 i będziemy witali się z gąską. O traktaty się nie martwię, bo mamy tutaj troszkę CP odłożone na pre-KVK, na te trolle, więc tam na pewno traktaty sobie dobiję. A o strzały się nie martwię, bo jak dobiłem w tym sezonie, w tym KVK 3000 ponad, no to w następnym już na pewno będziemy mieli 25 poziom wieży. A to będzie oznaczało, że wszystkie nasze budynki będziemy mogli podnieść na 25 poziom, mury, szpitale, no i naszą upragnioną szkołę mędrców, która nas blokuje przed T5. Tak wygląda sprawa budynków. Budynki są na dobrej drodze. Jeśli chodzi o moc technologii na poziomie 16 160 000. Moc technologii wzrosła o 2 miliony od ostatniej aktualizacji, więc cały czas do przodu. Moc legionów waha się w granicach również 16 milionów, więc wojska mi nie brakuje. Gorzej z jakością, ale powoli do przodu. Moc bohaterów chyba w miejscu stoi 4 600 000. Może troszkę się podniosła, ale ogólnie jest to taka moc. Zerknijmy sobie może w rankingi, jak wygląda moja pozycja na tym KVK. Pod względem mocy 418, ale myślę, że jakbym się uleczył do końca, to może bym był gdzieś w granicach 250 pozycji, coś takiego pewnie, więc nie jest tak źle. Jeśli chodzi o zasługi, to na pewno bardzo, bardzo dobry sezon w moim wykonaniu. Dobiliśmy 12 milionów zasług. Jak widzicie, mnóstwo osób tutaj próbowało, a zadanie wykonało na tym serwerze jedynie 49 osób. Jeśli chodzi o zbieranie, to nie jestem jakoś wysoko. Robiłem co mogłem, a jeśli chodzi o zasługi przymierza, to tak to wygląda. GD za dużo nie walczyło, to był nasz sojusznik, więc wynik tego KVK raczej nikogo tutaj nie dziwi. Zasługi SEAL są tutaj nabite na swoich farmach. RR, nie wiem, czy aż tyle się biło z farmami. Trochę tam parę osób widziałem, ale chyba to nie było aż tak dużo. A u nas praktycznie bicia farm nie było. Tak to wygląda. Naprawdę uważam, że pokazaliśmy się całkiem fajnie. Punktów VIP mam 396 420. dni logowań pod rząd 583. Trochę tych dni się uzbierało, powoli ten VIP też rusza w górę. W ciągu miesiąca zdobyłem 20 tysięcy VIP bez wydawania gemów, więc naprawdę fajny wynik. Poziom 14 nadchodzi wielkimi krokami. Jak będę już w zasięgu 14 poziomu i tych dwóch legendarnych tokenów na dzień, wtedy użyjemy gemów, a póki co gemy trzymam na openingi, na jakieś ciekawe eventy. Wam też polecam zawsze te 60 tysięcy jakieś trzymać, bo eventy naprawdę pojawiają się różne, ciekawe. Czasem te eventy są naprawdę warte wydania tych gemów. Warto mieć coś w zanadrzu. Zerknijmy sobie na szybko do naszego plecaka, zobaczmy co my tutaj mamy ciekawego. Tak prezentują się moje artefakty. W końcu, jak widzieliście na openingu, udało nam się trafić przedmiot dla łuczników, który daje nam atak, więc na behemotach już będzie to ciekawiej wyglądało. Nie było źle, ale teraz myślę, że to miejsce będzie naprawdę wysokie. Na przedmioty, na artefakty ogólnie nie narzekam. Mam dwa legendarne dla strzelców, mam sporo dla kawalerii, tak one wyglądają. Mam nawet kilka ciekawych artefaktów dla magów, na pewno się przydadzą. Jak się ma sprawa z surowcami, o których mówiłem już na samym starcie filmu. Jeśli chcecie dokładnych liczb, to proszę bardzo. Złota mam 750 milionów, drewna mam prawie bilion, rudy mam 500 milionów, no i many, jak widzicie, mam 375 milionów. Tak to wyglądało miesiąc temu. Troszkę się wysypałem, to nie był start KVK, tylko to było takie moje podsumowanie miesiąc temu, które sobie robiłem. Trochę tych surowców poszło, ale nie za dużo, jak widzicie. A to wszystko dzięki mojej farmie. Na pewno polecam każdemu przynajmniej tę jedną farmę mieć. Może na tym porównaniu jakiejś wielkiej różnicy między tymi liczbami nie było widać, ale łącznie z farmą i łącznie z tym, co zbierałem na bieżąco, myślę, że spokojnie ponad bilion wydaliśmy na tej wojnie, ponad bilion złota, ponad bilion drewna. Szło również mnóstwo rudy, gdyż strzelcy naprawdę są rudożerni, nie wiem po co im ruda, myślałem, że dla strzelców będzie bardziej potrzebne drewno, żeby sobie robili strzały, ale jak widać moi łucznicy używają kamiennych łuków, także tak to wygląda, tak wyglądają moje surowce. No a jeśli chodzi o manę, to myślę, że od samego początku KVK wydałem jakieś 500, może 600 milionów. Być może nawet 700, ale bardziej schylałbym się ku temu 600. Ciężko to określić, bo wiecie, cały czas też zbierałem te many na bieżąco, więc jest to trudne do określenia. Ale moim zdaniem było warto, ja wychodzę z tego założenia, że po coś te surowce zbieramy, nie żeby je kisić, tylko żeby właśnie leczyć nasze jednostki do walki. Ja jestem zadowolony, na tym KVK było dużo fajnych walk. Może smoka nie zdobyliśmy, ale pokazaliśmy się z naprawdę dobrej strony. Przejdźmy może teraz do przyspieszeń. Tak się prezentują moje przyspieszenia. Mam 82 dni przyspieszeń budowy, 240 dni przyspieszeń treningu, 27 dni przyspieszeń badań oraz 329 dni przyspieszeń uniwersalnych. Także trochę tych przyspieszeń się nazbierało. Gdybym chciał użyć tych przyspieszeń wszystkich uniwersalnych do treningu, na przykład na wielkich wyżynach, to w tej chwili zdobyłbym 12 milionów punktów w tym evencie na przeszkoleniu moich jednostek. A do tego potrzebowałbym ponad 600 milionów many. Oczywiście zanim odblokuję jednostki T5, myślę, że tych przyspieszeń będziemy mieli około 650, może nawet 700, kto wie, a zaryzykujemy na 700. Ile wtedy wojska bym mógł wyszkolić? Wtedy zdobyłbym jakieś 15 milionów punktów oraz potrzebowałbym prawie 800 milionów many. Więc na kolejnym KVK, nie na tym, które będzie teraz, tylko jeszcze następne, będę musiał już grać oszczędnie i zbierać te manę, żebym miał na przeszkolenie mojego wojska. No bo w kolejnym KVK, nie będę się oszukiwał, ja jeszcze tych T5 nie odblokuję. Tak wyglądają moje badania w tym momencie. Tutaj zostało nam 9 dni pierwszej pomocy. Nie patrzcie na to, że ja wam mówię, że HP jest najważniejsze, a robię je jako ostatnie. Po prostu tak wyszło, ale wam polecam robić w pierwszej kolejności HP. No a reszta badań myślę, że jest ok. Tutaj 9, już 10 się robi, za 65 dni nam wpadnie. Kolejna pierwsza pomoc również szybko poleci. A jeśli chodzi o badania ekonomiczne, gospodarcze, to też jest końcówka, to szybko poleci, na to nawet nie patrzę, tym nie zajmuję sobie głowy. Jak widzicie, blokuje nas właśnie ten budynek, ale o budynku było wcześniej, wszystko jest na dobrej drodze. Zerknijmy jeszcze, na którym miejscu zakończyłem turniej czempionów. Jesteśmy na miejscu 123. 123 miejsce. Moja obrona wygląda w ten sposób. Gram w ten sposób. O samym ustawieniu, dlaczego tak wygląda, opowiem w filmie o turnieju. Może na dniach jakiś wleci, więc wyczekujcie. Natomiast jeśli chodzi o rangę, na jakiej zakończyliśmy, Diament 2, myślę, że spoko. Osobiście uważam, że nawet Legenda 1 była w zasięgu, ale niestety podczas ataku się bawiłem. Tutaj testowałem różne ustawienia, ale kosztem punktów zdobyliśmy jakąś wiedzę, którą się z wami podzielę. Natomiast moje ustawienie na polu walki wyglądało w ten sposób. Także to są moje legiony, którymi walczyłem. 2 legiony strzelców, 2 legiony magiczne. Tak jak mówiłem wcześniej, brakuje mi jednego DPS-a zamiast TI. No niestety jest jak jest. Myślałem o tym, żeby zrobić Bertranda, ale poczekam już na magów G3. Wcześniej biegałem Atheus Indis, ale z racji takiej, że moja Indis jest teraz kapitanem tanków, używam jej właśnie do tanków. Może ktoś nie wie, dlaczego właśnie Indis, ale ja używam jej ze względu na minus 30% ciężko rannych jednostek w szpitalu. Z reguły i tak przynoszę około 6-7 tysięcy zasług, nieważne jakim marszem wyjdę, a przynajmniej dzięki Indis mam tych jednostek piechoty w szpitalu zdecydowanie mniej. Uważam, że w moim przypadku Indis jako tank sprawdza się naprawdę dobrze. Tak wygląda moje ustawienie, którym gram na co dzień. Jeśli są jakieś walki, tutaj biegam sobie 4 legionami, ten legion sobie stoi z tyłu, no i osłania moich 4 DPS-ów. Ten legion Indis jest tylko i wyłącznie do obrony, dlatego tutaj mam Indis oraz Nikę. Kogoś może zastanawiać, dlaczego w moim legionie piechoty znajduje się Nika. Otóż moja Indis i tak głównie zajmuje się ubezpieczaniem tej czwórki DPS-ów, a gdy wroga piechota stara się do mnie dobiec, ja blokuję właśnie moją Indis oraz Niką. Indis oraz Nika mają naprawdę potężne debuffy. Indis nakłada na wroga zniedołężnienie, które gwarantuje plus 20% odnoszonych obrażeń przez 2 sekundy. Nika do tego dokłada zranienie, które redukuje liczbę punktów HP o 30% na 3 sekundy. Dlatego ta para naprawdę mi pomaga w walce z jakimiś goreszami, z kogulami, które czyhają na moich DPS-ów. Co ciekawe, mam tutaj drugie ustawienie dla moich strzelców. Jeśli gram tylko strzelcami i wychodzimy gdzieś atakować daleko, wtedy tak wyglądają moje 2 legiony strzelców. Wtedy kapitanem jest Zajda oraz Fregar, z tego względu, że obie mają drzewka mobilności. Tak wygląda drzewko u Fregar, podobnie wygląda drzewko u Zajdy. Samo drzewko gwarantuje mi 46% prędkości marszu. Ponadto mamy tutaj przebiegłość. Gdy twój legion zostaje przechwycony, jego efekt osłabiający prędkość marszu ulega zmniejszeniu o 100%. Kogo dopadła kiedyś piechota, ten wie, że ten talent jest naprawdę ciekawy. Mi się tym drzewkiem gra naprawdę bardzo fajnie. Jeśli chodzi o obrażenia, może troszkę są mniejsze od takiego tradycyjnego drzewka, ale naprawdę tym drzewkiem gra się bardzo przyjemnie i koniec końców moje raporty są lepsze na tym drzewku niż na bardzo wolnym drzewku, które jest pod obrażenia. Więc wszystko zależy od tego, jak gracie i w jakiej pozycji się znajdujecie. Jeśli atakujecie, na pewno prędkość jest lepsza. Natomiast jeśli to was atakują i się bronicie, wtedy tradycyjne drzewko pod obrażenia na pewno sprawdzi się lepiej. Dlatego pamiętajcie, żeby dostosować strategię do tego, co się dzieje aktualnie na polu walki. Może, żeby wam pokazać różnicę w prędkości, wyciągniemy tutaj legion magów. Takim, jakim gram, czyli na przykład Valder Velen. I wyślemy ich wszystkich gdzieś w jedno miejsce. O tutaj. Już na samym starcie widzimy, że moi łucznicy są zdecydowanie szybsi i naprawdę takim szybkim marszem się gra bardzo przyjemnie. Jeśli wróg jest silniejszy, to możecie szybko uciec, a jeśli wróg jest słabszy, jest wolniejszy, to naprawdę przed wami nie ucieknie. Jako sytuacyjne drzewko naprawdę polecam drzewko mobilności dla strzelców. Myślę, że taka sytuacyjna zmiana jak na przykład drzewko pod mobilność jest naprawdę fajnym wyborem. No bo po co wam 2 drzewka pod obrażenia? Myślę, że Jak chcecie obrażeń, wyciągacie sobie Magrat. Jak chcecie być szybcy, wyciągacie sobie Zajdę. To jest moje stanowisko w tej sprawie. Więc takim ustawieniem grałem w tym KVK. Jeśli kogoś interesuje, dlaczego tutaj mam łzy Arbona, z tego względu, że daje mi przeżywalność, dzięki czemu mój legion stoi dłużej na polu walki, a na koniec dnia i tak łza przynosiła mi więcej zasług niż jakiś artefakt pod obrażenia. Dlatego polecam wam testować wszystko na swojej skórze. Jeśli kogoś interesują moi bohaterowie, to na szybko ich przeklikam. Moja Magrat jest obok Indis jedną z najsilniejszych bohaterek. Powoli tutaj idziemy po 5-5-5-1. Wtedy będę mógł zrobić tutaj 6 gwiazdek, a wtedy moje raporty będą jeszcze lepsze. Tak wygląda mój Walder. Tutaj reszta moich bohaterów wygląda w ten sposób. Epickich może nie będę pokazywał, bo każdy jest przebudzony. Garwood, do którego polubiłem ostatnio nawet. No i tutaj mój Bertrand, którego chciałem robić, ale teraz czekam na magów G3. Na sam koniec może zerkniemy jeszcze sobie w moje pupile, w moją kolekcję. Pupili, których używam aktualnie, to jest mój najlepszy pupil dla Magrat. Jako ciekawostkę powiem wam, że mam nawet do tego pupila 3-gwiazdkową umiejętność sezonową. Niestety czekam nadal na 8 miejsc i fajne atrybuty. Mój pupil od piechoty wygląda w ten sposób. Pupil dla jednych magów wygląda w ten sposób. Gram na 2 piaskowe jaszczury. Tak wygląda mój ptak nocy. Myślę, że jest spoko. Jest to tani build, ale zawsze coś tam podniesie, jakieś statystyki. Pupil dla magów wygląda tak. Ten pupil nie jest jeszcze gotowy. Nie patrzcie na ten build. Póki co skupiam się na piaskowym jaszczurze. Chcę go jeszcze dopieścić, chcę tutaj zrobić 8 miejsce. No i jeszcze zastanawiam się, czy nie kupić mu w tym momencie umiejętności sezonowej tutaj. No i może nawet tutaj dla kontentu kupimy sobie tego skilla. No bo dla innych pupili tak naprawdę nie mam nic ciekawego. Może jakby był jakiś nowy albo inne nagrody, ale trzymać to wszystko i kto wie, czy kiedykolwiek z tego skorzystać, to też mi się nie chce, prawda? Na pewno wart uwagi byłby rozkwit bólu, bo tamten pupil akurat robię taki porządny build dla tego magicznego pupila, ale reszta moich pupili tak naprawdę nie potrzebuje tych umiejętności z tych, których posiadam. Ewentualnie jeszcze mógłbym zakupić zaawansowaną kontynuację. To jest naprawdę must have umiejętność dla magicznych pupili. Myślałem jeszcze nad zaawansowanym kontratakiem, ale zaawansowanego kontrataku nie potrzebuje, niby jest to spoko, ale jakiś wybitny również nie jest. Zaawansowany zaciekły atak jest fajny dla petów, dla kawalerii. Wiecie co? Chyba sobie kupię zaawansowane uderzenie łańcucha. Może to będą wydane bursztyny w błoto, ale zróbmy to. Moim zdaniem nie ma sensu trzymać tych bursztynów, bo nie ma co tego kisić, jakby wam polecam to trzymać, jeśli na niczym wam nie zależy. Albo kupić jakąś umiejętność, która was interesuje? Mnie póki co interesuje zaawansowane uderzenie łańcucha, dlatego już w tym momencie kliknę to i chyba nie ma odwrotu. Pyk. Dobra, mamy 0. Dobra, teraz możemy nauczyć naszego pupila naszej nowej umiejętności. No i teraz zamiast 33% będziemy się leczyli za 87%. Czy będzie to jakaś znacząca różnica? Zobaczymy na następnym KVK. Może pośpieszyłem się z tym kupnem, kto wie, bo teraz tak naprawdę nie jest mi ta umiejętność potrzebna na Home Kingdom, ale no czasem ja muszę sobie pozwolić na jakieś tutaj luzy. Jeszcze czekam na 8 miejsce, wtedy ten pupil będzie naprawdę kompletny, solidny i będzie wtedy fajny. No i co, poruszyłem chyba wszystko co ważniejsze. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem, także w tym momencie będę się z wami żegnał. W tym filmie to by było na tyle. Wiecie co robić, trzymajcie się, elo!